Witam w serii Historia mojej ksywy. Ze mną jest Jakub Bydla-Krajewski i powiedz, Kuba, no jest to dosyć niepozorna ksywa, ale powiedz teraz, z czym ona się wiąże tak naprawdę, jaka jest jej geneza, skąd to się w ogóle wzięło u ciebie? Wiesz co, to była taka sytuacja, że jak byłem młodszy, ja ogólnie jestem dosyć szczupły, nie? A jak byłem tam w wieku takim gimnazjalnym, to byłem jeszcze niski, jeszcze byłem mniejszy od siebie, chudszy, taki wiesz, takie chucharko małe. I poszedłem na taką siłownię, gdzie ćwiczyli, wiesz, starsi koledzy, tam nie wiem ile oni, z 6 lat, 7 starsi, no to już była duża różnica, oni byli raczej więksi. Między innymi również tam był trener tutaj MMA i boksu z XYZ, Filip Czarnecki, był jednym z nich. No i on wraz z kolegami, jak zobaczyli mnie takiego małego, wiesz, próbującego podnosić te ciężary i jeszcze ze świętej pamięci Arielem i igłą, z właśnie ekipa z Leśnego, z Bydgoszczy, nazwali mnie Bydlak, tak wiesz, trochę prześmiewczo, nie? I jakoś to później, wiesz, umarło śmiercią naturalną, ale jak poszedłem, zacząłem trenować Muay Thai w Legionie u Roberta Mikczyńskiego, jeszcze wtedy Tomka Ptaka, to Filip tam trenował i walczył, nie? Już. Przypomniał sobie. Także Filip pamiętał dobrze, on tam zawsze na mnie mówił Bydlak, tylko wiesz, jak nie mieliśmy takiego częstego kontaktu, to wiesz, to jakoś tam reszta mówiła na mnie inaczej. I tutaj wiesz, jak trener usłyszał, on lubi ksywki, dla niego każdy musi mieć ksywkę, a Roberta jak nie ma, wiesz, a jak nie ma ksywki, to będzie wymyślona, a akurat ta była i pasowała mu, także tak zostało, wiesz, zostało wpisane do mojej książeczki sportowej, wiesz, pseudonim sportowy Bydlak i tak zostało. Ja wtedy, wiesz, taki byłem, wiesz, już chciałem aspirować do tej ksywki, nie, żeby nie tylko być prześmiewczo To Bydlakiem, prawda. tylko wiesz, tylko żeby być już Bydlakiem, wiesz, w ringu, nie? I tak to wyglądało, taka jest historia. Teraz troszkę wprowadziłem lekką modyfikację do tej ksywki, już nie jest Bydlak pisane przez LA, tylko jest Bydluck, Byd, początek Bydgoszcz, Lak, szczęście, także tak to też dobrze się łączy, nie? No właśnie chciałem o tą zmienność zapytać, ale widzę, że tu wyjaśniłeś, bo jesteś z Bydgoszczy, tak? Masz szczęście, no to szczęście liczymy na Mistrzostwach Świata. Opowiedz, Tworzę czy... to szczęście, nie? Także wiesz, Tak, samemu. nie jest to przypadkowe, na szczęście trzeba sobie zapracować i to też jest stan umysłu, o który trzeba dbać, nie? Także gdzieś tam każdemu tego życzę, żeby zdał sobie sprawę, że szczęście nie jest zależne od czynników zewnętrznych kompletnie. To jest zależne od tego, jak ty odbierasz te czynniki, jaka jest twoja reakcja na to wszystko, co się dzieje wokół ciebie. I każdemu z was, słuchaczy, życzę i każdemu na świecie, żeby umiał znaleźć swoje szczęście i umiał się uniezależnić od tego, co się dzieje dookoła. Widzicie, widzowie, jakie piękne przesłanie. A powiedz, czy na początku nie przeszkadzała ci ta ksywka? Nie, wiesz, właśnie mówię, jak ja przyszedłem na treningi i jeszcze spodobało się to trenerowi głównemu i zaczęli mówić na mnie Bydlak, to mówię spoko, no to będę rósł, żeby do tej ksywki, wiesz, się dobrze dopasować, nie? No i zobaczcie, jak urósł kandydat na Mistrza Świata, Jakub Bydla-Krajewski. Dziękuję. Dzięki wielkie.